który może poszczycić się tym, że nie przepuścił ani jednego strzału w swojej karierze w meczach z Sampdorią Genua i w ostatnim spotkaniu z Polonią. No i jak widać, jest jeszcze Dariusz Dudek. Wrócili już na murawę piłkarze Lecha. Wracają także zawodnicy Legii. Przypominam Państwu składy. Lech w bramce, Waldemar Piątek z numerem 22. Z czwórką Waldemar Kryger. Numer 5 Zbigniew Wójcik, a to właśnie transparent z Jackiem Zielińskim. Grająca legenda Legii, można powiedzieć. Z numerem 6 Łukasz Madej. 7 Piotr Świerczewski. Z 8 Rafał Grzelak. Z 9 Piotr Rejs, kapitan zespołu. 13 Maciej Szerfen. Z numerem 15 grał Piotr Jacek, zmieniony przez Damiana Nawrocika, grającego z numerem 23. Z 18 Bartosz Ślusarski i z numerem 16 Bartosz Bosacki. Libor Pala i właśnie ta stłuczona plexi za jego plecami. Kibice zachowują się, żartuję sobie, panie trenerze, kibice zachowują się bardzo ładnie. Na razie tylko pan rozrabiał na stadionie. Legia, bramca Artur Boruc, z numerem 2 Dixon Czoto. 3 Wojciech Szala, 5 Jacek Zieliński. 6 Tomasz Jarzębowski, z 8 kapitan Legii Łukasz Surma, z 9 Stanko Świetlica, z numerem 10 Marek Saganowski, 11 Tomasz Kiełbowicz, 14 Aleksander Bukowicz i numer 22 Tomasz Sokołowski pierwszy. Łukasz od zawsze związany z Warszawą, z Agrykolą, z Legią. No zresztą mieszka na prawdziwie piłkarskim osiedlu. Tam z tego rejonu wywodzą się i bracia Żyłakowowie, i Tomasz Jarzębowski, i kilku komentatorów piłkarskich. Spitlica, Bukowicz. Szala. Sokołowski do Szali. Wraca tym razem za nim Grzelak, ale nie zdołał zablokować dośrodkowania. I takie same kłopoty miał praktycznie Grzelak wraz z Krygerem w pierwszej połowie spotkania. Naprawdę tutaj słowa pochwały dla Szali, bo naprawdę bardzo dobrze włącza się do akcji ofensywnych. Próbują zakończyć je dośrodkowaniem. Rozgrzewa się Kaczorowski. Jeszcze dwóch innych Lechitów. Zdaje się, jest Zakrzewski i Mowlik. Zakrzewski i Stachowiak. Mowlik chyba nie uczestniczy w tej rozgrzewce. Przypomnę, że Mariusz Mowlik był jednym z tych piłkarzy, o którym mówiło się w ostatnich dniach, że być może zostanie wypożyczony do jednego z klubów. Padała nazwa Świtu Nowy Dwór. To rezerwowi zawodnicy Legii. Dudek, Manuel Garcia, Jacek Magiera. Adam Dmitrzuk. Przypomnę już także, przypomnę Państwu, że w Lechu nie ma już także rozczarowującego w ostatnich tygodniach Krzysztofa Gajtkowskiego. Gracz ten wrócił do GKS-u, do Spelu Katowice. Rozmawiałem przed tym spotkaniem ze Zbigniewem Pleśniarowiczem i także stwierdził, że no ten zawodnik naprawdę męczył się, nie mógł jakby rozwinąć swoich skrzydeł i lepiej było dla niego, aby zmienił z powrotem środowisko. A to jakby potwierdzało opinię, że piłkarze ze Śląska nie bardzo radzą sobie gdzie indziej. Centralnej Polski. I vice versa, prawda? I tak samo piłkarze z centralnej Polski na Śląsku. To jest temat na zupełnie inną historię. Sokołowski na out. Kryger. Grzelak. Mało ruchu było przez moment sporu w zespole Lecha. Ostatecznie Nawrocik i Ślusarski. Teraz bardzo ładnie Nawrocik. Odebrał piłkę Dixonowi Czoto. Piotr Rejs. Zablokowany strzał przez Łukasza Surmę. Świerczewski wycofał piłkę do Szerfena. Madej. Wójcik, Kryger i Świerczewski.
Lech w ataku pozycyjnym. Takiej sytuacji chyba nie mieliśmy w pierwszej połowie. Bardzo ładnie Świerczewski na przeciwległą stronę boiska. Uwaga, nie ma spalonego! Broni Artur Boruc, a w doskonałej sytuacji znalazł się. Może dlatego zaskoczył tym Legionistów, bo prawy pomocnik Łukasz Madej. Tak, na środku pola karnego. Tutaj przy tym doszatkowaniu Piotra Rejsa, które było bardzo dobre, no zaspali tutaj zarówno Szala, jak i Cioto. Brak komunikacji mógł skończyć się fatalnie dla drużyny Legii. Legia, jak już stwarza sobie sytuację, to są to od razu akcje bramkowe. Surma. Jarzębowski. Zieliński. Opanował piłki Szala. Ale i zagranie Jacka takie dość niepewne, troszeczkę do tyłu musiał wrócić się po piłkę Szala. Zieliński. Jarzębowski do Kiełbowicza. Jarzębowski już pobiegł do przodu. Nie, zdecydowanie Legia nie powinna prowadzić akcji środkiem boiska. Tutaj jest naprawdę bardzo duże zagęszczenie zawodników. Teraz ładnie Wukowicz do Saganowskiego. Dobra, dobra decyzja Marka. Brakuje tych strzałów z dystansu. Naprawdę tutaj ta czwórka defensorów po linii 16 metrów. Trzeba po prostu spróbować tych strzałów z dystansu, aby któryś z obrońców po prostu wyskakiwał. I tym samym może zrobić się miejsce i luka dla zawodnika wchodzącego bocznymi regionami boiska. Jeszcze spojrzał w kierunku asystenta sędziego Marek Saganowski. A nuż tak niecelny strzał zostanie potraktowany, jakiś rykoszet będzie rzut rożny. Ja już wiem, dlaczego sądzi, że Marek nie obetnie włosów. No w końcu kto jak nie ty miał najdłuższe włosy w całej historii reprezentacji Polski? Na pewno tak. Jak do ciebie mówili we Francji w Montpellier? Zorro. Zorro. Trener Łazarek też miał do mnie pretensje o te włosy. A już nie wspomnę o historii w reprezentacji Argentyny. Pamiętasz, jakie problemy miał. Nawet już zostawmy Argentynę, zostawmy Montpellier. 52. minuta meczu. Legia Lech 0-0. Rzut wolny dla Lecha. Rzut wolny na lewą nogę. To do piłki podchodzi Rafał Grzelak. Boruc. Świerczewski, Sokołowski. Wymiana uśmiechów w polu karnym Legii. Jakby przyszło co do czego, to pewnie obaj piłkarze walczyliby bez pardonu. Piotr Świerczewski tylko dwukrotnie przegrał na boisku Legii. Ja wystąpił tutaj wcale niemało razy. Raz z reprezentacją Polski w meczu z Hiszpanią. Tylko jedno spotkanie ligowe z siedmiu, jakie zagrał w barwach GKS-u Katowice, jeszcze jako młody chłopak. Dopiero wchodzący do zespołu ligowego. Teraz bardzo odważne wejście. I będzie rzut wolny Łukasza Madeja. Będzie kartka. Żółta kartka dla Dixona Choto. Protestuje. I słusznie. Protestuje Jacek Zieliński. Tak, bo faulu nie było. Sprytnie zrobił co prawda to Żelak. Ale żółta kartka tym bardziej. Nie może być o niej mowy. No wiesz, Jacek, jak już sędzia odgwizdał rzut wolny, to w takiej sytuacji kartkę pewnie pokazać musiał, bo to taki był faul sytuacyjny, jeśli był, ale no skoro twierdził, że faulu nie było, to i kartki być nie powinno. 54. minuta. Znów Rafał Grzelak ustawia piłkę, ale jest blisko także Piotr Rejs i oczywiście Piotr Świerczewski. Całe lata kariery wypominano Świerczewskiemu, że jeżeli czegoś mu brakuje, to właśnie strzału z dystansu. Odszedł przed piłki Rejs albo Grzelak. Grzelak nad bramką. Próbował technicznego strzału
zabrakło i precyzji i siły. Ale znów przy piłce. Zagrania lewą stronę, Grzelak. Przedłużony pośredni, za wysoką uniesiona noga, faul Bartosza Ślusarskiego. Szerfer. Kiełbowicz. Spalony Świetlica. Stanko Świetlica jest niewidoczny, ale... Ale on taki jest. Tak, ale szczerze mówiąc on jest niewidoczny w większości spotkań, nawet w poprzednim sezonie, gdy zostawał królem strzelców. Przypomnę Państwu, że niespełna 3 miesiące temu Legia zagrała po raz ostatni z Lechem na tym stadionie w meczu ligowym. Wygrała wtedy 2-0, dwie bramki strzelił Stanko Świetlica, jedną z rzutu karnego. Rejs. Szkoda, że przytrzymał teraz dłużej piłkę Piotr Rejs, bo bardzo dobrze wychodził Bartosz Ślusarski i była okazja do zagrania za plecy obrońców. Teraz nawrocik podaje jeszcze Ślusarskiego, ale Ślusarski nie był już w biegu, był stał, a więc nie miał już szansy rozpędzić się tak z piłką przed momentem. Teraz dobre podanie do wchodzącego Sokołowskiego. Świetlica. Świetlica pokazuje, że być może jeden z Lechitów zagrał piłkę ręką. Nawrocik. Rejs. Kryger. Nie ma autu. Bardzo dobra sekuracja teraz ze strony Szali. Surma. Szala. Sokołowski. Saganowski. Ma problemy z opanowaniem piłki Bartosz Bosacki, ale tak czy inaczej trafia ona do piłkarzy Lecha. Może rzeczywiście po główce Stanko Świetlicy piłka trafiła w rękę. Ta powtórka mi tak naprawdę nie rozjaśnia jeszcze całej sprawy. Czy w rękę, czy w klatkę piersiową Bartosza Bosackiego, ale mimo wszystko byłbym daleki od dyktowania rzutów karnych, bo to przecież była ręka jak najbardziej nastrzelona i bardzo bliska. Nawet jeśli, jak mówię, piłka trafiła w rękę Bosackiego. No zresztą było widać po reakcjach wszystkich legionistów, że oni byli blisko akcji i tam nikt poza rozglądającym się trochę za sędzią Świetlicą nie protestował. Jarzębowski. Madej. Zieliński. Madej. Bosacki. Ślusarski i Czoto. Ślusarski. Szala. No nie wiem dlaczego teraz też Artur Borus podnosił ręce, jakby sugerując, że piłka już opuściła pole gry. Ale dość niezasobliwie teraz Czoto. I to już nie pierwszy raz w drugiej połowie. I znów Lech, Grzelak i Czoto na aut. Uwaga, będzie kartka, będzie rzut wolny i druga żółta kartka, a nawet od razu czerwona dla Dixona Czoto. Czekamy na powtórkę, 58 minuta meczu i tak jak w spotkaniu z Polonią Legia nie zakończy tego meczu w komplecie. Jacek? Absolutnie, moim zdaniem trafił w piłkę Dixon Czoto. To jest pierwsza sytuacja. To nie ma znaczenia, bo tutaj była za to żółta kartka. Teraz Dixon Czoto zobaczył od razu kartkę czerwoną. Jeśli możemy zobaczyć jeszcze z kilku ujęć, to zagranie Czoto sprzed momentu, to jest bardzo ważny moment. Absolutnie. Uważam, że teraz zrobiono temu zawodnikowi krzywdę, dlatego że dzisiejszy występ może uznać za udany. A tutaj tym ślizgiem tak się dotknął piłkę. Proszę zobaczyć.
Nie, wybita jest piłka. No, inna sprawa, Jacek, że potem po tym ślizgu noga, wyprostowana noga Dixona Choto wędruje bardzo wysoko. Nie jest, także uważam absolutnie, że tutaj, jeżeli już sędzia chciał podyktować faul, proszę bardzo, ale nie wiem dlaczego, dlatego że piłka została wybita przez zawodnika Legii. Jeśli brać przepisy piłkarskie w życiu, ale to może za chwilę, bo Piotr Rejs rzutu wolnego, to prawidłowy ślizg wykonany jest wtedy, kiedy pięta ma cały czas kontakt z podłożem, prawda? Myślę, taki książkowy. Myślę, że wolnych kartek by było wtedy. No wiem, sporo. 60. minuta. Legia przez pół godziny grać będzie w dziesiątkę z Lechem. Zobaczymy. Jestem ciekawy, czy Lech, tak jak przed kilkoma dniami Polonia, miał problem ze zmianą taktyki. Poloniści wyraźnie całą drugą połowę tak jakby bali się zaatakować, bali się postawić wszystkiego na jedną kartę i jak się skończyło, to wiemy. Aga, nie ma spalonego. Marek Saganowski. 1-0 dla Legii. Musiała Legia zacząć grać w dziesiątkę, by wystrzeliła goła. To była kwestia tylko czasu, kiedy Marek zdobędzie gola, dlatego że w pierwszej połowie podkreślaliśmy, bardzo często uciekał obrońcą. Obrońcy Lecha grali bardzo, bardzo wysoko. I taka sytuacja jest wymarzona dla napastnika. Nawet jeżeli prowadził piłkę przy nodze, wystarczy ograć jednego z obrońców, aby być tam na sam. Poczekajmy na powtórkę. Obrońcy Lecha protestowali u asystenta sędziego. Ich zdaniem Saganowski w momencie podania był za linią obrony, ale nie był, bo bliżej był Bartosz Bosacki, to chyba on był tym obrońcą. Marek Saganowski przerzucił Waldemara Piątka. 1-0 dla Legii. No to jeśli zastanawiałem się, jak zacznie grać Lech z przewagą jednego zawodnika, myślę o tym, że teraz już na pewno zaatakuje, bo przegrywa. Naprawdę niezwykłe rzeczy dzieją się na stadionie Legii. Czerwona kartka Dixona Choto i niespełna 120 sekund później. Marek Saganowski strzela bramkę. Z pozdrowieniami dla Pawła Janasa zapewne. Rejs. Trigger. Zieliński. Aleksander Bukowicz. Surma, bardzo dobre podanie na lewą stronę, nie ma spalonego. Tomasz Kiełbowicz i 2-0. Niesamowita sprawa, 62. minuta. Wspaniałe podanie Surmy w ciemno. Bardzo dobrze w środku pola zachował się Bukowicz, utrzymał się przy piłce, bardzo dobrze rozciągnął grę. No, wykończenie już naprawdę kapitalne. Wydawało się, że piłkę sobie przyjął samotno. Tak. Ale tutaj naprawdę za mało zdecydowania ze strony Bartosza Bosackiego. Nie można po prostu w polu karnym obrońca, nie może się tak zachować. Podanie Surmy naprawdę super. Pierwsza klasa. Już na ślizgu. Na ślizgu, tak, to są najlepsze sytuacje. Absolutnie bez szans Waldemar Piątek. Jacek, komentujemy razem Ligę Francuską. Francuzi powiedzieliby, że trafił w myślą dziurę Tomasz Kiełbowicz, bo trafił w takim miejsce, tam gdzie trzeba. Waldemar Piątek nie mógł już piłki sięgnąć. Jest właśnie miejsce, kiedy strzela się w drugi róg, że nie trzeba strzelić mocno wcale. Bramkarz nie ma szans po prostu wyłapać takiej piłki. Coś jest to nokaut dla Lecha. I to jest pierwszy mecz w tym sezonie, w którym Legia strzela dwa gole. 60. minuta Saganowski, 62. Kiełbowicz. Jarzębowski. To jest konsekwencja tej czerwonej kartki dla Choto. Wiele zespołów, kiedy ma już tam świadomość, że mecz jest super, jest 0-0, mamy jednego zawodnika więcej. Przychodzi jakby takie uspokojenie, rozluźnienie. Brakuje koncentracji w pewnym momencie i to właśnie wykorzystują zespoły, które grają w osłabieniu. Piotr Rejs zwracał uwagę
po meczu z Wisłą Płock, że Lech jest niestety, mówił Piotr Rejs, jest niestety zespołem, który ma problemy z psychiką. Kiedy drużynie wszystko wychodzi, wtedy jest ok. Kiedy coś zaczyna szwankować, wtedy drużyna momentalnie zaczyna grać słabiej. Tak było z Wisłą Płock. Pierwszy kwadrans naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Padła bramka dla Wisły i były ogromne problemy. W drugiej połowie Lechowi znowu gra zaskoczyła i wygrał wysoko. Tak, ale Tomku, reasumując pierwszą połowę, wiele razy mówiłem, że Lech bardzo dużo piłek traci i widać jakby brak zgrania w tym zespole, co jest w sumie dziwne. Świerczewski w tym zamieszaniu pojawił się na boisku Paweł Kaczorowski z numerem 24. Nie rzucajcie niczego w stronę płyty boiska. Jest Kaczorowski, nie ma Grzelaka. A więc Kaczorowski zagra, będzie grać na lewej stronie pomocy. Smutną minę ma Libor Pala. Choć tak między nami za wesołej miny nie miał też przystanie 0-0, no ale teraz już ma powody do smutku, bo jego zespół, grając z przewagą jednego zawodnika, w ciągu 4 minut stracił 2 bramki. Staganowski. Musi minąć chwila, zanim nadbiegnął Sokołowski i inni koledzy z zespołu. Na spalonym Staganowski. Mamy zmianę także w zespole Legii. Dopiero teraz ją widzę. Kiedy były te zmiany? Jacek Magiera za Stanko Świtnicę, jeśli dobrze widzę. Jacek Magiera grający z numerem 18. Kaczorowski. Za krótko do Rejca. Sokołowski, Bukowicz, Surma i Magiera. Piotr Pierczewski fauluje Jacka Magierę i ogląda żółtą kartkę. Zszedł z boiska Rafał Grzelak, posłuchajmy wywiadu z pomocnikiem Lecha. Rafał, Lech chyba nie wyciągnął żadnych wniosków z derbów Warszawy. Legia najgroźniejsza wtedy, kiedy gra w dziesiątkę. No na pewno tak, dwie głupie stracone bramki, gdzie Legia gra w dziesiątkę i w krótkim czasie gry, kurczę, to bardzo źle. Przede wszystkim przespaliśmy pierwszą połowę, gdzie Legia zdecydowanie nas przeważała i myślę, że to zadecydowało, prawda? W boksie knockdown to jak ktoś się jeszcze podnosi, a to już jest knockout? Zobaczymy, jeszcze jest 15 minut i może strzelimy jeszcze 2 bramki, chociażby wywieźć remis, prawda? Dziękuję. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, 15 minut, jeśli tyle powiedział Rafał Grzelak, to mam dla niego pocieszającą informację, tych minut jest jeszcze więcej niż kwadrans. Staganowski, Wójcik. Mamrocik do Świerczewskiego, ale Świerczewski traci piłkę. Tak, ale tutaj Piotr Rejs powinien krzyknąć Piotrkowi, żeby uważał, ma zawodnika za plecami. Będą mogli sobie pluć w brodę po tym meczu Lechici, jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Jak sam powiedział Grzelak, przespali pierwszą połowę, a to co zdarzyło się w ciągu tych 6 minut drugiej połowy, to już wołało pomstę do nieba. Żeby się to nie stało już taką tradycją zespołu Lechii, że zacznie strzelać bramki dopiero wtedy, kiedy ich zawodnik dostanie czerwoną kartkę. Wójcik. Pardonowo zaatakowany przez Staganowskiego. Jaka decyzja pana Filarczyka? Czy będzie out, czy rzut wolny dla Lecha? Tylko out. O, to zdecydowanie kwalifikowało się na kartkę. Nie tylko na rzut wolny, ale na kartkę. Tak, tak. Spóźniony ślizg, zdecydowanie spóźniony ślizg Marka. Kaczorowski. Dobrze radzi sobie z piłką przy nodze na wrocie. Widać, że ten piłkarz jest dobrze wyszkolony technicznie. Co na razie za wiele z tego
korzyści nie ma dla Lecha. Madej, uwaga, jeszcze Kaczorowski zamykał całą akcję z prawej strony, ale z lewej strony, ale wygląda na to, że on był tym zawodnikiem, który piłki się już nie spodziewał. Nie spodziewał się i najbardziej zaskoczony z całej trójki. Próbował szczęścia strzałem przewrotką Damian Nawrocik. Najpierw nie sięgnął, musnął piłkę, jednak musnął piłkę. A tutaj Kaczorowski już ma problemy z przyjęciem i Sokołowski wybija piłkę na rzut rożny. Zmiana w Lechu. Chodzi na boisko z numerem 11 Zbigniew Zakrzewski, kolejny napastnik za obrońcę Waldemara Krygera. Artur Borys. O Zakrzewskim Libor Pala wypowiadał się w samych superlatywach przed rozpoczęciem sezonu. Ma ciąg na bramkę. Piłka się go słucha. Jest szybki, przebojowy, obdarzony silnym strzałem. Tylko siedzi na osie rezerwowy. Tak. Ciekawe. Sokołowski. Tomasz Jarzębowski. Piłkę będzie miał Lech. Jest taki moment przestoju. Posłuchajmy kolejnego z Lechitów, bardziej doświadczonego, Waldemara Krygera. Panie Waldemarze, teraz to by chyba wypadało wszystkich obrońców ściągnąć i prowadzić samych napastników, których jeszcze macie na ławce, żeby odrobić te dwie bramki. Znaczy przy takim stanie 2-0 na wyjeździe trzeba spróbować wszystkiego, co jest tylko możliwe. Nie wiem, być może okaże się to dobre posunięcie, mam nadzieję, że tak. A co się stało? Graliście z przewagą i dwie bramki. No właśnie, to najbardziej boli. Już wydawało się, że mamy grę pod kontrolą, kiedy nieoczekiwana kontra Legii zakończyła się bramką, potem drugą. Po prostu obrudziliśmy się z ręką nocników. Dziękuję bardzo. Oto ładny cytat. Obudziliśmy się z ręką nocników. No na to wygląda. Legia Lech 2-0. Szala. Surma. Bukowicz. Surma. Zieliński. I Szala. Zdecydowanie agresywniej powinien zagrać Lech teraz. Przesunąć zdecydowanie linię pomocy. Saganowski. Nastąpiły kolejne roszady w ustawieniu Lecha po wejściu na boisku Zakrzewskiego. Kaczorowski zmienił Krygera na lewej obronie. Z kolei Madej przeniósł się z prawej na lewą pomoc. A Zakrzewski gra po prawej stronie. Za Madeja. Nawrocik. Dobre podanie do Ślusarskiego. No i chociaż starał się opanować piłkę tą swoją lepszą lewą nogą, to nie udało się. Bartosz Ślusarski. Reprezentant młodzieżówki. Źle przyjął piłkę. Ta piłka odbiła się praktycznie od kolana, a nie od stopy Bartosza Ślusarskiego. Kaczorowski. Kaczorowski. Rejs. Świerczewski. Osacki. Faul Tomasza Jarzębowskiego. No teraz też zdecydowanie spóźnione wejście Jarzębowskiego. Rzut wolny dla Lecha. I w 73 minucie piłkę ustawił sobie Piotr Rejs. Rejs, Borus, Nawrocik, Borus. Nie ma dużo pracy dzisiaj Artur Borus, ale widać, że te interwencje, które miał, wyłapał wszystko, co było możliwe, jest skoncentrowany, pewny w swoich poczynaniach. Kilka dośrodkowań, strzał Łukasza Madeja z drugiej połowy, nie za mocny strzał głową. Nie za mocny, tak. Magiera. Smuk ucieka obrońcą Lecha Marek Saganowski. Przepuszcza piłkę Sokołowski, a raczej piłka minęła go do Bukowicza. Magiera.
Agiera i Bukowicz. Surma. Bardzo ładna, krótka gra Legii, proszę zobaczyć. Naprawdę kapitalnie uwalniają się spod opieki zawodników Lecha. A Aleksander Bukowicz. Trzeba powiedzieć, że z każdym meczem spisuje się coraz lepiej. Teraz znów bardzo ładne, zmyślne podanie na wolne pole do Jacka Magiery. Nie ma rzutu rożnego, domagali się go piłkarze Legii. Ich zdaniem po dośrodkowaniu Magiery piłka dotknęła Kaczorowskiego, zanim wyszła z boiska. Ślusarski. Kaczorowski do Madeja. Madej i piłka wychodzi na rzut rożny. A strzelał Piotr Rejs. Minut do końca spotkania. Rejs. Jeszcze nawrocik. Rejs. Wychodzi z bramki Boruc. Jest bramka kontaktowa. 1-2. Błąd. Teraz chwaliliśmy. Chwaliłem ja Artura Boruca, ale teraz przy tym wyjściu naprawdę źle obliczył lot piłki. Sam naraził się nawet na kontuzję. Zobaczmy, co zdarzyło się w polu bramkowym Legii. Na kogo wpadł Artur Boruc? Dośrodkowanie Rejsa. I wpada na Tomasza Jarzębowskiego Boruc. Żaden z zawodników Lecha praktycznie tutaj nie brał udziału. Komu zaliczamy tego gola? No albo Rejsowi, albo Borucowi, bo on był tym zawodnikiem, który dotknął piłki. A jak widać, to Jarzębowski był tym zawodnikiem, który wytrącił z równowagi Artura Boruca. No jak, Jacek? Rejs czy Boruc samobójcza? Nie, myślę, że Boruc samobójcza. Jednak to on sobie rzucił tą piłkę po nieudanym piąstkowaniu do bramki. 2-1 dla Legii. Przypomnę, Lech gra z przewagą jednego zawodnika. No jeśli Lech miał strzelać gola, to zrobił to w najlepszym momencie, by odrabiać straty. Jest jeszcze 15 minut. I jak widać, Waldemar Piątek do oka rezerwowych Lecha jeszcze wierzy w możliwość odniesienia sukcesu. Rejs i Bosacki. Bosacki, Boruc. Faulowany Saganowski przez Wójcika. Bukowicz. Sokołowski. Sokołowski. Mariusz Kubicki pokrzykuje do szefa obrony Jacka Zielińskiego. Legia po zejściu z boiska Dixona Czoto gra trójką. Ale to jest trójka, która cały czas trzyma linię. To nie jest taka trójka z dwoma kryjącymi. Na pewno tak, z tym, że nie może cofać się ta trójka zbyt głęboko we własne pole karne. To tylko może ułatwiać grę Lechowi Poznań. Faul jednego z piłkarzy Lecha. Wściekły na sędziego Piotr Rejs. Jak będzie korzystny wynik, to mamy wolne aż do poniedziałku, powiedział mi Piotr Rejs. Warto grać o premię, warto grać o kilka dni wolnego. Ten korzystny wynik, dodajmy, to nie tylko zwycięstwo, także remis. Tak powiedział mi Piotr, tak zostanie wyceniony. Ewentualny remis na Łazienkowskiej. Bukowicz, Kaczorowski. Oj, mocno spóźniony asystent pana sędziego, mówiąc szczerze, zareagował dopiero na krzyk Bukowicza. Zagranie ręką Kaczorowskiego. Rzut wolny dla Legii. Na polu karnym na razie tylko Marek Saganowski. Za mało zdecydowanie. O, kierownik Legii, pan Ireneusz Zawadzki,
przespacerował się z ławki rezerwowych, czego mu za bardzo nie wolno, bo nie szedł do sędziego asystenta, by dać mu karteczkę ze zmianą. No. Tylko poszedł tam związanką i to niekoniecznie. Kaczorowski. Madej. Złe podanie Łukasza Madeja. 10 minut do końca spotkania. Legia Lech 2-1. Sokołowski. Wygląda na to, jakby tylko czekał na to pchnięcie Marek Saganowski. To też jest umiejętność napastnika, aby utrzymać się przy piłce. Zwłaszcza teraz, kiedy Legia gra końcowe minuty tego spotkania. Osłabiona brakiem jednego zawodnika. Sokołowski, Bukowicz. Złe dogranie Bukowicza, ale też skiksował Zbigniew Wójcik. Rzut rożny. Legia już od dobrych dwóch minut trzyma piłkę na połowie Lecha i to jest w tym momencie dla nich ważne, by... Bardzo ważne. Tutaj oszczędzają siły na pewno. Łapią drugi oddech. Kiełbowicz. Zostaje w bramce Piątek. A główkował Tomasz Jarzębowski. Rozgrzewa się Manuel Garcia, ale nie podejrzewam, by wszedł na boisko przy takim wyniku. Świerczewski. Bosacki. Zieliński wyprzedza Ślusarskiego. Szala. Źle, uwaga. Źle też złożył się do strzału Bartosz Ślusarski. Źle teraz wybijał piłkę Szala, ale i Bartek Ślusarski powinien sobie przygotować ten strzał. Miał czas i sporo miejsca. Od bramki Artur Boruc. Kaczorowski. Bosacki. Zakrzewski. Przerwał gry pan Fijarczyk, wychodzi z kontrą Legia. Bukowicz. Na wolne pole do Jacka Magiery. Magiera. I czysto zatrzymał akcję Legii Maciej Szerfen. Kiełbowicz. Bukowicz. Ślusarski. A teraz też chyba za bardzo spieszy się Lechowi. Nie przygotowuje sobie tych akcji. Te piłki zagrywane są do przodu. Ślusarski znów nie miał wsparcia. Za szybko, zdecydowanie za szybko próbują rozegrać piłkę zawodnicy Lecha. Bez przygotowania. Bez odpowiedniego wsparcia. Surma. Rzecz jasna, czas nie pracuje na korzyść Lecha, ale ten pośpiech akurat w tym momencie, w tej akcji nie był dobrym doradcą. Na spalonym tym razem Marek Saganowski, ale
Wydaje mi się, że to jeden z pierwszych spalonych Saganowskiego. Tak. Także minimalny. Tak, tak, ale... Ale był na spalonym napastnik Legii. Zastanawiam się, czego brakuje Lechowi, czy determinacji, czy umiejętności, czy konsekwencji. Bo naprawdę teraz, mimo tego, że Legia gra w osłabieniu, jest zespołem zdecydowanie lepszym. A to w skrócie wydarzenia z minut od 58 do 62. Smucący się Dixon Czoto i cieszący się Saganowski i Kiełbowicz. Który nie zdążył jeszcze pójść pod prysznic Dixon Czoto, kiedy usłyszał dwukrotnie cieszący się kibiców. Mam nadzieję, że pójdzie w ślady Marka Jóźwiaka i stwierdzi, że no, dałem szansę kolegom się wykazania, kiedyś. 5 minut do końca spotkania. O, sprytny strzał Saganowskiego. Bosacki. Rozbiegają się Lechici z lewej strony. Madej. Na prawą stronę szeroko biegnie Zbigniew Zakrzewski z numerem 11. Teraz lewą flanką wbiega Kaczorowski. Kaczorowski, dobre podanie do Łukasza Madeja. Madej, rzut rożny. Bardzo ładnie teraz Tomasz Sokołowski wrócił we własne pole karne. Teraz rozegnali swój atak Lechici. Piotr Rejs. Ma pierwszy słupek. Nie ma karnego. Od bramki Boruc. Zmiana w zespole Legii. Z boiska schodzi Marek Saganowski. Kolejny bardzo dobry występ piłkarza Legii. Uczciwie trzeba powiedzieć, że tak myślę, Saganowski i Wukowicz to byli wyróżniający się piłkarze w zespole Legii. W pierwszej połowie Dixon Czoto. Na pewno tak. Na przykład w Hiszpanii są takie statystyki, które mówią, która bramka naprawdę była bardzo ważna w meczu. Przynosząca punkty. I na pewno ta bramka otwierająca tutaj wynik była bardzo ważna, Marka. Zespół się jakby odblokował. Wryblewski zajął miejsce Saganowskiego w ataku. No teraz Legia już w ostatnich minutach będzie grała po prostu dalekie piłki na tego bardzo szybkiego zawodnika. Bardzo on, przy tym ustawieniu Legii przyda się dużo bardziej niż, co tu dużo mówić, wolnego Manuela Garcia. Libor Pala udziela już chyba ostatnich w tym meczu wskazówek Kaczorowskiemu. Także uwagi dla Bartosza Bosackiego. Pokazuje teraz Libor Pala, by Bosacki przechodził gdzieś w kierunku linii ataku. To już jest taki wariant na gry na wysokiego piłkarza w polu karnym. Na pewno tak. Te długie piłki teraz będą dość częste. Proszę zwrócić uwagę, zawodnik z numerem 16 na koszulce, Bartosz Bosacki. Jednym w tej chwili ze środkowych napastników Lecha. Kaczorowski. Z tyłu zostali Wójcik z Szerpenem. Wójcik, Szala, Madej, Szala i Zieliński. Kaczorowski. Szerfen. Sierczewski. Wrócił teraz Bosacki. Bosacki zupełnie bez pomyślunku rozegrana ta akcja Lecha. Rozpoczyna się 89 gry i kolejna zmiana mająca już chyba na celu wybicie przeciwnika z rytmu. Dariusz Dudek już nie do bramki, a na środek boiska. Dariusz Dudek za Aleksandra Bukowicza. Go, go, go.
tylko to na cześć Aleksandra Wukowicza. Dobry mecz Wukowicza, to był wreszcie ten Wukowicz, który przypominał tego zawodnika sprzed dwóch sezonów, bo poprzedni rozgrywki miał wyraźnie słabsze. Tak, bardzo dobrze przetrzymał piłkę, wiedział kiedy zagrać w tempo, kiedy przyspieszyć grę. Naprawdę taki typowy mózg w dzisiejszym spotkaniu. Ma zmysł dobry kombinacyjny Aleksander Wukowicz, kilka piłek zagrany, naprawdę bardzo cwany sposób na wolne pole. 90. minuta spotkania. Jeszcze nie wiemy, ile minut doliczy pan Antoni Fijarczyk. Tych minut pewnie kilka będzie, no bo jednak przerwy związane z bramkami, z czerwoną kartką Dixona Choto. Waldemar Piątek. Jedna z ostatnich szans Lecha na wyrównanie strat. Tymczasem wikła się w niepotrzebne pojedynki Maciej Szerfeń. Radosław Wróblewski robi to, czego od niego wymaga trener Kubicki, wchodząc na boisko z dużym zapasem sił, przeszkadza w rozgrywaniu piłki obrońcom. Baczorowski. Tylko dwie minuty dolicza pan Antoni Fijarczyk. Mało czasu ma Lech. Wójcik. Piotr Rejs. Rejs jest już w polu karnym. Bartosz Bosacki, ta wrzuca na Ślusarskiego. Madej. Wybił piłkę Zieliński. Jeszcze Kaczorowski. Świerczewski. Rejs. I Artur Borus. Niewygodna, spadająca piłka dla bramkarza. Bardzo dobrze ustawiony Artur Borus w bramce. Nie dał się zaskoczyć. Ale chciał pomóc Dariusz Kubicki Arturowi Borucowi. Kiełbowicz. I Wróblewski. Ostatnia minuta spotkania. Na spalonym Dariusz Dudek. Madej. Ostatnia szansa Lecha. Rejs. Rejs lewą stroną wychodził Kaczorowski. Wybiera Rejs jednak Madeja. Raz jeszcze Rejs. Uwaga, główkował Ślusarski i Artur Borus. Pozostało nieco mniej niż 30 sekund. Spieszy się Borucowi. Mimo, że jednak... No tak, pan Antoni Fijarczyk już pokazuje, by bramkarz Legii się spieszył. Okazuje się, że jednak gra była przerwana Gwizdkiem. Dwie minuty, te dwie doliczone minuty już za nami. I w tym momencie pan Fijarczyk kończy spotkanie. Legia dokonuje sztuki nie lada. Drugi mecz z rzędu wygrany przy grze w osłabieniu. Co więcej, bramki Legia strzelała za każdym razem w momencie, kiedy już grała w dziesiątkę. Na pewno tak, ale bardzo dobre spotkanie Legii. Legia pokazała tutaj charakter, przede wszystkim dobrą skuteczność, cierpliwość na boisku. Po prostu zawodnicy nie spanikowali po tej czerwonej kartce. Perfekcyjnie wykorzystane kontry. Te akcje, które się nadarzyły w drugiej połowie. Lech przegrał na własne życzenie. Zawiodło wszystko praktycznie z pole Lecha. Taktyka, ustawienie zawodników, konsekwencja, jak i agresywność w grze dzisiaj Lecha nie była widoczna. Piotr Rejs przed tym meczem mówił mi o tych wysokich notowaniach bukmacherskich za ewentualne zwycięstwo Lecha Poznań i twierdził, no to można sporo zarobić na nas, a przecież mamy atuty w ręku. I też wydawało się, że Lech naprawdę przyjeżdżał tutaj, mając sporo atutów w ręku. Dodajmy do tego czerwoną kartkę Dixona Choto, no to wychodzi nam na to, że Lech dzisiaj zmarnował nie lada szansę ku temu, by wywieźć punkt.
by nie powiedzieć, 3 punkty ze stadionu Legii. Na pewno tak, ale pierwsza połowa, nie wiem, czy była przez pana, czy to była taktyka, jaką Lech obrał, aby wywieźć tutaj jeden punkt ze stadionu Legii. Kunktatorska, tak. Mało odważna, mało zdecydowana. Bardzo mało akcji ofensywnych. Jeżeli miało być tak, że zawodnicy Lecha mieli przyjmować zespół Legii na własnej połowie, to później te kontry były bardzo rzadkie, albo w ogóle ich nie było. Marek Zaganowski i Tomasz Kiełbowicz w odstępie 2 minut dali 2 bramki Legii, które zwaliły z nóg piłkarzy Lecha. Na pewno ten błąd Artura Borusa wprowadził w końcówce pewnego rodzaju nerwowość w szeregach Legii. Ta kontaktowa bramka naprawdę jakby troszeczkę powinna podbudować zespół Lecha, ale nic takiego nie miało miejsca. Legioniści przeprosili się ze swoimi kibicami. Te ostatnie mecze Legii, ja myślę, do spotkania z Polonią nie były dobre. To z Górnikiem Łęczna wręcz słaby. No ale tak grający z taką determinacją zespół Legii, odnoszący zwycięstwa nawet w 10, kibice zapomną im wszelkie grzechy od początku sezonu, jeśli będą dostarczać im takich wzruszeń. To jest pewne. Lech ma tylko 3 punkty po 4 kolejkach, dorobek daleki od oczekiwanego. Legia pod tym względem spisuje się dużo lepiej. Zostawmy może na razie te rozważania. Za chwilę będziemy mieli okazję porozmawiać z jednym z piłkarzy. Jest Piotr Rejs przy Grzegorzu Milko. Proszę, Grzegorz. Piotr, w zasadzie wydawało się, że będzie się układało dla was dobrze. Schodzi piłkarz Legii za 2 żółte kartki, a wy w tym czasie dostajecie 2 bramki. Możesz to wytłumaczyć? Tak, zgadza się. Wszystkim pierwszą połowę zagraliśmy bardzo słabo. Daliśmy się zepchnąć do defensywy. Natomiast w drugiej połowie, kiedy zaczęliśmy już kontrolować sytuację na boisku, Legia zostaje nagle osłabiona i tracimy znowu w śmieszny sposób bramkę. Właściwie minutę później, bodajże 2, drugą i właściwie w tym czasie nawet mecz się skończy. Staraliśmy się jeszcze poderwać, zdobyliśmy kontaktową bramkę. Piotr, ale jakby stwierdzasz fakty, kibice pewnie w Wielkopolsce oglądają nas teraz i się pytają, co się stało? Trudno powiedzieć dlaczego. Myślę, że zadecydowały znów pojedyncze błędy. Szybki Saganowski uciekł naszym obrońcom i skończyło się bramką, która myślę, że nas troszkę podłamała. Ale nie możemy grać tak po pierwszej bramce, za chwileczkę drugą dostajemy, bo to już jest nonsens. Dlaczego szybki Rejs i jego koledzy w tym czasie nie strzelili? No tak, wydaje mi się, że zostałem znowu cofnięty do środka pola, bodajże od 30 minuty, żeby uspokoić grę, żebyśmy pograli troszkę w piłkę, bo pierwsze 10 minut graliśmy bardzo fatalnie, wybijając, można powiedzieć, tylko piłkę z własnego pola karnego. I kiedy, tak jak już mówię, uspokoiliśmy grę, kiedy wydawało się, że zaczynamy kontrolować sytuację na boisko i strzelenie bramki przez nas z tego kwestią czasu, nagle dostajemy 2, można powiedzieć, kontry. Może wy po prostu nie rozumiecie tych wszystkich wykresów trenera Libora Pali, jest ich bardzo dużo, dzisiaj widziałem przed meczem, chyba 12 plansz z różnymi kolorowymi kreskami. Widocznie wy po prostu chyba tego nie rozumiecie, bo nie spełniacie tych założeń, które nakreślił wam trener. No tak, ja myślę, przede wszystkim pracujemy nad grą obronną i nie można wygrywać meczu, kiedy właściwie co mecz tracimy bramki. Chcielibyśmy chociaż jeden mecz zagrać do zera i myślę, że jeśli poprawimy szczególnie grę w obronie i nie stracimy bramki, na pewno będzie nam łatwiej o punkty. Dzisiaj, tak jak wspomniałem przed meczem, była szansa wygrać na Legii. Niestety, można powiedzieć, zagraliśmy po frajersku i przegraliśmy ten mecz. No i do poniedziałku nie będziecie mieli wolne. To już nie ode mnie zależy. Trener decyduje, jak będziemy dalej trenować. Mi jest na pewno przykro z tego miejsca, że przegrywamy po raz kolejny w bardzo śmieszny sposób. Dziękuję bardzo. Tyle Piotr Rejs. A ze mną jest już trener drużyny warszawskiej, szczęśliwie Dariusz Kubicki. Panie trenerze, możemy powiedzieć Legia, drużyna z charakterem. Na pewno moim zawodnikom należą się słowa uznania za charakter, jaki pokazali, grając w 10. Cóż, na razie to jest jednostkowy sukces i będziemy odpoczywali z rzędu. Zgadza się, ale będziemy odpoczywali przez weekend, a dalej pomyślimy o następnym spotkaniu sparingowym z Partizanem, a później z Górnikiem Polkowicą. Ale potrzebny jest taki zastrzyk adrenaliny w postaci wyrzucenia jednego piłkarza, aby Legia pokazała ten swój charakter? Ja jestem zadowolony z pierwszej połowy bardzo, jaką rozegrali moi zawodnicy. Kontrolowali cały czas przebieg gry. W zasadzie drużyna Lecha nie mogła przekroczyć połowy boiska w pierwszych 45 minutach. Zabrakło odrobiny szczęścia przy 2-3 sytuacjach i gdyby ten wynik otworzył się wcześniej, podejrzewam, że wynik byłby bardzo podobny.
A co z drugą połową? Popatrzmy na najciekawsze fragmenty tej części meczu. Już gra nie układała się pod dyktando Legii. Ja bym zawsze chciał, żeby gra się nie układała i wygrywać mecze. Artur Borut tutaj jeszcze pewnie jak zwykle, można powiedzieć. Po uderzeniu Łukasza Madeja. Moim zdaniem jest to, pomimo błędu, jaki dzisiaj popełnił przy utracie bramki, jest to jeden z najzdolniejszych bramkarzy młodego pokolenia i naprawdę ma wielką karierę przed sobą. Widzieliśmy dwa faule Dixona Achioto. Były to faule na żółtą pierwszy i na czerwoną drugi? Szczerze nie, na pewno nie na czerwoną bezpośrednio. Być może na żółtą, drugą żółtą. Aczkolwiek przy pierwszym faulu byłem zbyt daleko, żeby to ocenić. Dopiero po oglądnięciu kasety wideo. O, fantastyczna bramka Marka Sakalowskiego. Zobacz, pomyślał w momencie, kiedy Achioto schodził, aby powtórzyła się sytuacja z Polonii? Znaczy wiedziałem, od razu pomyślałem o manewrze podobnym, jaki zrobiłem w meczu z Polonią, wpuszczeniu Jacka Magiera w wyścinie środkowej linii, ale chyba nawet nie zdążyłem i padła bramka. Zaspali obrońcy Lecha czy Saganowski zbyt szybki? Nie, to było fantastyczne zagranie Tomka Jarzębowskiego, zewnętrzny podbiciem, naprawdę jest to niesłychanie trudne uderzenie. Markowi Saganowskiemu nie pozostało nic innego przy jego dyspozycji dzisiejszej, jak zdobyć bramkę. Ale wydawało się, że zespół, który gra w dziesiątkę, to fantastyczne zagranie gola, mojego kapitana do Tomka Kiełbowicza, troszeczkę błąd techniczny przy przyjęciu, ale naprawił to swoim poświęceniem. Druga bramka i w zasadzie w tym momencie wiedziałem, że tego zwycięstwa już dzisiaj nie oddamy. Ale paradoksalnie to złe przyjęcie pomogło mu w oddaniu kapitalnego strzału. Właśnie, czasami tak była w piłce. Odrobina szczęścia jest zawsze potrzebna. Która bramka ładniejsza, Saganowskiego czy Kiełbowicza? Dla mnie każda jest piękna. W tym momencie już pan wiedział, że są trzy punkty, można je dopisać, czy jeszcze była niepewność? Szczerze, wie pan, zawsze się szanuje i okazuje respekt przeciwnikowi do ostatniego gwizdka sędziego, ale w tym momencie wiedziałem, że moi zawodnicy są zbyt doświadczeni, żeby wypuścić to zwycięstwo ze swoich rąk. W zeszłym sezonie promowaliśmy Cieszynki. Gdybyśmy promowali w tym sezonie, to nie wiem, czy nie najpiękniej, nie najgwałtowniej cieszą się piłkarze Legii. Po każdym golu jest niesamowite. Ja myślę, że im sprawia tyle samo radości, co mi zdobywanie bramek. Dzisiaj akurat nie wspinali się jak Wukowicz po ogrodzeniu, ale widać było, że no, uwolniona została adrenalina. Szczerze mówiąc, przy takiej widowni, przy komplecie, przy gorącym dopingu, cieszyć nawet z każdego udanego zagrania. Co pan powie o tym zagraniu Artura Boruca? Ja powiedziałem, to nie zmienia mojej opinii, jest to jeden z najlepszych bramkarzy obecnie w Polsce i oczywiście na pewno jeszcze rozegrał mało spotkań ligowych, ale z meczu na mecz będzie lepszy. Jestem przekonany, że w niedługim czasie zadebiutuje w reprezentacji. Ale końcówka była nerwowa. Taki los trenera. Legia pozostaje bez przegranej. Dwa remisy, dwie wygrane. Pchniecie się w górę tabeli. Czy na pewno zakładaliśmy sobie troszeczkę lepszy start? Być może z remisu w Włodzisławiu można być zadowolonym, jednakże remis u siebie z Beniaminkiem trudno uznać za sukces i dlatego musimy teraz nadrabiać straty i wygrywać mecze. Jaka była umowa między bramkarzami do pierwszej wpadki, bo dziś jednak trafiła się Borucowi. Krzyształowicz może marzyć? Dla mnie bramkarz może popełnić 10 wpadek, tak długo jak my zdobędziemy 11 bramek. Środek obrony tutaj chyba nie ma sprawy, bo znów jeden wypad, jest trzech, więc dwóch będzie grało. Ja myślę, że każdy trener chciałby mieć taką możliwość. Dwóch fantastycznych, doświadczonych zawodników, Jacek Zieliński, Marek Jóźwiak. Achioto widać, że powoli się wkomponowuje w zespół. Ponadto na tej pozycji może występować również młody, obiecujący Adam Gmiczuk, jest Jacek Magiera, także tutaj jestem zabezpieczony. Troszeczkę mam mniejsze pole manewru w bocznych rejonach boiska, jeżeli chodzi o obronę. Ale myślimy o wzmocnieniu i być może jutro dojedzie do nas zawodnik, który będzie testowany i może jeszcze zdążymy przed zamknięciem listy transferowej podpisać z nim kontrakt. Środek pola, Wukowicz i Surma poradzili sobie ze Świerczewskim? Znaczy ja tutaj nie zmienię zdania, Piotr Świerczewski dla mnie jest bardzo dobrym zawodnikiem, jednakże mam jakieś pryncypia prowadzenia zespołu, z tymi zawodnikami pracowałem w okresie przygotowawczym, im zaufałem i chciałbym im dać szansę i mają u mnie troszeczkę odrobinę kredytu i powoli go spłacają.
myślę, że mam pole manewrów na tych pozycjach i stąd nie byłem zainteresowany pozyskaniem Piotra Świeczewskiego, aczkolwiek nadal twierdzę, że jest to bardzo, bardzo dobry zawodnik, który z meczu na mecz będzie grał coraz lepiej. I kończymy tą wędrówkę na ataku. Saganowski, bramka z dedykacją dla trenera Janasa. Rzeczywiście to już jest napastnik, którego poleciłby pan do reprezentacji? Szczerze rozmawiałem z trenerami reprezentacji i z ręką na sercu mogę tego zawodnika polecić, bo z dnia na dzień robi postępy. Jestem przekonany, że w obecnej dyspozycji przydałby się każdemu trenerowi. Ksywka, mówiąc brzydko, Dariusza Kubickiego, król remisów, chyba przechodzi do historii. Wie pan, trener jest tak dobry jak jego ostatnie spotkanie i ja naprawdę bardzo spokojnie, z dużą pokorą podchodzę do tego zawodu po przeżyciach, jakie mnie spotkały 4 lata temu. Także biorę każdy dzień po kolei i zobaczymy, co przyniesie następne. Dziękujemy bardzo. Moim i państwa gościem był Dariusz Kubicki. Oddajemy głos komentatorom.